Słuchajcie, kochani, jaki trzymam dla was odcinek, co ja dzisiaj zrobiłam, to po prostu nie uwierzycie. Wieprzowinka, słuchajcie, szarpana, zrobiłam z tego kebaba, musicie obejrzeć, jak ja to robiłam, po prostu jest tak zajebiste. Jadłam jeszcze bez kepsa, a teraz zrobiłam z tortilli kepsa. No musicie to obejrzeć, musicie to zrobić. Mistrzostwo świata. Aż się oplułam, no nie da się nie obyć, słuchajcie, świnka cieknie. Już się nie mogę doczekać, aż tu zeżrę. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w mojej kuchni dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj muszę się z wami podzielić tym przepisem, bo po prostu, znaczy robię go pierwszy raz, ale mam nadzieję, że mi wyjdzie, że będzie zajebisty i w ogóle będzie sztosem. Dzisiaj będziemy robić szarpaną wieprzowinę. Normalnie rozszarpię to mięso po prostu. Ja tak uwielbiam żreć mięcho, jeszcze szarpane. Zrobię z tego takie, może hamburgery, może tortille, nie wiem, na pewno będzie szarpane, będzie brane, będzie żarte. Kochani, moja wieprzowinka. Całą noc się, słuchajcie, marynowała. Czosnek, cebulka, marynata. O Jezu, będę ją piekła, słuchajcie, w folii dla wszystkich ekologów. Baby, folia jest zajebista, słuchajcie, zawsze sobie owijam brzuch folią, piekę w folii, wszystko robię w folii i jebimy to, czy to będzie zdrowe, czy to będzie niezdrowe i tak wszystko teraz jest niezdrowe. Słuchajcie, w ogóle mam nadzieję, że kogoś zainspiruje na dzisiejszy, znaczy na dzisiejszy obiad. To się nie da zrobić z dnia na dzień, słuchajcie. Teraz będę kroić to na kawałki. Proszę. Ale mięcho, kocham mięcho. Generalnie w przepisie, żeby zrobić to na bulionie, nie? A ja mam tutaj taki bulion zajebisty, nie? It's corona time. It's corona time. Słuchajcie, ja wolę w piwku, bo będzie miękciejsze. Trzeba to kroić. Ze mnie taka kucharka, słuchajcie, jak z myśli psity wór na mąkę. Słuchajcie, kochani, na pewno będziecie chcieli przepis. Czekajcie. Na pewno będziecie chcieli przepis. Ja wziąłem jakiś pierwszy lepszy, słuchajcie, z internetu, żeby był na piwie, nie na bulionie, bo na bulionie to wiecie, zaraz mogę bulion kurwa zrobić, jak mi będzie żołądek bolała, mi bol żołądek, tylko chce się normalnie najeść pysznych smaków, słuchajcie. Bierzemy folię ekologiczną, słuchajcie, z Biedronki. Mięso też kupiłam w Biedronce, bo w tym, w mięsem mnie nie stać po prostu, bo jest kurwa tak tanio, słuchaj, ta teraz na zakupach, że po prostu hejuzyna, słuchajcie. Ja to teraz będę piekła. Tak do 6-7 godzin, słuchajcie, w 100 stopniach, czy tam w 120. Jeżeli jest tu jakiś kucharz i mówi, że źle to robię, to pieprz się, słuchaj. Ja nie wiem, czy ja to zrobię dobrze, czy to robię źle. To jest mój debiut i zrobię tak, jak mi się podoba. Jak robię coś źle, to po prostu to kurwa zrób po swojemu, okej? Okay? Dzisiaj jest środa i dzień nowa, nie? Słuchajcie, wszystko, mięsiwo, czosnek, wszystko jest tutaj w środeczku, elegancko. Co tak wali? Sąsiadka ta nowa się wprowadziła. O, patrzymy jak... Jejku, ona znowu w tych kiecach wjechała to pranie. Porąbana w ogóle typera, na maksa porąbana, słuchajcie. Ja zaraz zamiast tej szarpanej wołowiny to zrobię szarpaną sąsiadkę, bo już mnie wkurza, że ona tak zawsze wygląda zajebiście. Nieważne, słuchajcie, chciałam wam tylko przekazać, że ostatnio na imprezie nauczyłam się otwierać piwo okiem, słuchajcie. Jest to mega trudne, ale się nauczyłam, bo ja mam takie kurwa gały, patrzały, że hejuzyna. Czekajcie, muszę się skupić, jak to było. A! Nie jest takie trudne. Jeszcze do roboty idę. Ojej, kupiło, pogoda zajebista, jeszcze trochę lodu i by było zajebiście, ale dobra, nie, dzisiaj nie pijemy, słuchajcie, tylko dzisiaj używamy tutaj piwka. O, normalnie, aż mi suty stoją, normalnie jak to tam się leje. Miało być trochę, ale nam troszeczkę więcej. Jeszcze troszkę piwka wleję, słuchajcie, i za 5 godzin jeszcze coś tam nagram, jak już będzie wyszarpana wołowina. Na pewno sąsiadka będzie wyszarpana i zaraz będzie wyszarpana wołowina, słuchajcie. Mam nadzieję, że wygooglujecie ci ten przepis, bo na pewno będzie zajebisty. Kupca sam te bułki do hamburgera, ja sobie kupiłam tortille, żeby troszeczkę oszukać kalorii. Na pewno będzie zajebiosa. Wróciłam z siłki, słuchajcie. Po samym dniu pracy patrzę, jaka mi wyszła wieprzowinka szarpana. Zaraz będę szarpać. Słuchajcie, specjalnie dla tej wołowiny szarpanej, czy tam wieprzowiny, zrobiłam sałatkę kolecła w sama. Proszę bardzo. Zapakowałam od razu takie pojemniczki. Kupiłam. Będę robić, jeszcze mnie nie pogrzało, słuchajcie. Jeszcze jest cieplutkie. Teraz wam pokażę. Jej, to się pięknie pachnie. Będę szarpać. Ile tłuszczyku. To chyba nie tłuszcz, to piwo. Słuchajcie, nie wiem, jak mam to pokazać. W każdym bądź razie zobaczcie. Szarpana wieprzowinka. Musicie to zrobić, po prostu musicie to zrobić. Wchodźcie w internet i róbcie to po prostu. Marynujcie dzisiaj i jutro będzie szarpana wołowina. Ja będę szarpać wołowinę i zaraz sąsiadkę. No to buzia, pa!
Słuchajcie, bo mi się ciągle pieprzy, ja wam ciągle mylę tutaj. Mówiłam wieprzowina, wołowina, łopatka wieprzowa, nie wiem co to jest za część, ale w każdym razie łopatka, nie? Życzę wam smacznego, buzia pa.